Cześć, ja jestem Krynio i zapraszam Was na kolejne spotkanie z Farming Simulator i z Brzozówką. Będzie się dzisiaj działo. O Jezu, zobaczcie. Zaczynamy od tego, że wszystko zasiałem, wszystko nawiozłem. Całe siewy zrobiłem, ogarnąłem trochę, żeby to lekko przyspieszyć, gdyż ponieważ są pewne plany na dzisiaj, na ile one wyjdą. Nie wiem. Na pewno na tą chwilę mamy sprzedaż soi, więc przesiadamy się raz, dwa do MFA. Raz, dwa do MFA się przesiadamy i następuje zasypanie soi. Ja muszę sobie sypać soję, bo niedaleko jest, bo jest właśnie ten skup świerklany, czyli tutaj bliziutko ko mnie. Więc ja to sobie po prostu na szybkości sprzedam. A jak sprzedam, przewiniemy do żniw i będziemy zasuwać po całości. Ups, co tu się odwaliło? No bez jaj, gdzieś ty się tam zaczepiła. No dawaj. Jaki bezczel, no po prostu. No, idziemy na pełnej. But. Dobra, jedziemy. Planów moich na dzisiejszy odcinek na razie Wam nie zdradzam. Zobaczycie. Obiecuję tylko, że będzie się działo. I jak to z reguły u mnie, nie będzie tak, jak miało być. Więc tutaj koncepcje się pozmieniały. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie lecimy na skup, bo to jest bodajże tutaj. Ja sobie jeszcze... Czekajcie, zaznaczę. To jest ten 776 najdrożej. Oznacz miejsce. Tak, dokładnie. To jest ten miałkliwy skup, gdzie koty są. Dobra. Parę koncepcji mam. Chciałbym to ogarnąć, ale zobaczymy, czy mi się uda. Bo... No pomieszałem trochę. No pomieszałem, nie pomieszałem, powkurzałem się bardziej, tak wam powiem. Powkurzałem, a nawet wręcz, tak powiem, powkur... No. Wiałem się. Bo... okazało się, że te kombajny, które ja chciałem... Każdy ma jakieś ale. I po prostu nie do końca mnie to spasowało. I więc postanowiłem coś innego. Coś innego, ale to zobaczycie. Co postanowiłem. Mam nadzieję, że przyszłościowo wystarczy na trochę czasu, że nie będzie to tak, że tylko chwilę i zaraz trzeba będzie zmieniać. Te koty na tym skupie mnie wykończą. Dapał stoi. Dobra. Idziemy po całości. No, już trzeba będzie teraz myśleć o... Po tym sezonie. Myślę, że trzeba będzie już myśleć o... dokupieniu ciągników, zestawów przewozowych, czyli przyczep lub ewentualnie naczep z wózkami doli, bo tego troszkę będzie mi potrzebne. Ale zobaczymy. Nie myślcie o tym. Te 1,5 miliona to nie teraz. Nie, na to pole mi jeszcze nie stać. Na to pole za 1,5 miliona mi nie stać.
Krówki też jeszcze chwilę, ale no zobaczymy, co będzie koncepcyjnie, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie tak jak chciałem. 37 tu zgarnę. No to jeszcze jeden zestaw. Spoko. Myślę, że następny sezon będzie gruby w soję, bo jak widzicie, ta soja spory zarobek daje. Co tu się zbugowało? A, podest. Ta soja daje spory zarobek i naprawdę mogę się odkryć przy tym kredycie, który mam. Więc powiem wam, że jeden sezon szykuje się gruby. Taki w sensie, że pójdziemy na spłatę kredytu. No bo tego kredytu dobieram. Czy cały spłacę? Na pewno nie spłacę całego kredytu z jednego sezonu, ale myślę, że jeden sezon taki zrobię taki na grubo, żeby spłacić, i będzie to właśnie sezon, w którym na wszystkich polach pojawi się soja. Jeden taki sezonik zrobię, zobaczymy, ile tej soi będzie. Na tą chwilę zastanawia mnie ten sezon, ponieważ mam sporo puli jęczmienia, trochę rzepaku, trochę sogro, biny tylko 400, a jeszcze plan w zanadrzu. No i tutaj zobaczymy, żeby nie było, że będę musiał kupić faktycznie młyn, choć nie wiem za co, tak wam powiem, bo tu będzie problem. Tu będzie problem, z tym młynem będzie problem, żeby to ogarnąć, ale dobra, coś wykombinuję. Może sprzedaż słomy mi na to pozwoli. 140 tysięcy kolejnych, mam 280 tysięcy dorobione, a jeszcze prawie jeden zestaw na mnie czeka, więc powiem wam, że ja to ciepia do banku, te pieniążki wszystkie. Raptem miesiąc muszę przewinąć, ale przewinięcie o ten miesiąc, że wrzucę te pieniądze do banku, pozwoli mi raz, że zaoszczędzić na odsetkach, a dwa, a nóż widelec bank mi zwiększy linię kredytową. Także tu na pewno zaryzykuję tym manewrem, bo nic na tym nie stracę, bo będę mógł te pieniądze z powrotem wyciągnąć, co zarobię na soi. Także tu nie ma z tym problemu, jak widzicie. Stój! Co tu się dzieje? Ja tu nie przypilnowałem. Tutaj mamy trochę miotku. Co tu się stało? Jeszcze jedna paleta wskoczyła, dobra. Podczas przewijania najwidoczniej nie dopilnowałem. No taki problem to nie problem. Dobra, tam już się robi. Mam prawie 9 palet. Dobra, 10 palet to jest 4000 litrów. 300 litrów jest na palecie, jak dobrze pamiętam. No. Będzie spoko. Tutaj świnki sobie na razie radzą. Zobaczymy. Ja zaraz zacznę, jak zacznę ewentualny sezon żniwny, to wiecie co? Jestem ciekaw, kiedy jest cena na rzepak. W listopadzie. W listopadzie jest cena na rzepak, a słonecznik, kukurydza, soja, sogro skoszę wcześniej. Sogro będzie pewnie w sierpniu i w sierpniu pewnie będzie jęczmień. Mają późny jęczmień w tym roku, bo go późno chciałem.
Także będzie późny jęczmień, ale nie ma problemu, damy radę. Najważniejsze, żeby był. Dobra, mamy jeszcze 33 tony. Spoko. Ale mam też jeszcze mały strategiczny swój plan. Widzicie, pęd jest podpięty pod przyczepy. Maluszek na razie odstawiony. Co ja tu chcę przekombinować? Jeszcze nie wiem do końca. Co ja bym chciał przekombinować? Zobaczymy, jak dojrzeje rzepak. Co będzie? Bo tutaj plan pewien się urodził i zobaczymy, co z niego wyjdzie. Na razie najważniejsza to jest sprzedaż soi. Ile ja na tej soi zarobię? Bo szczerze wam powiem, że następny sezon chciałbym zrobić właśnie sojowy. Żeby trochę się odkuć. Chyba jak widzicie, tutaj dość sporo pieniążków zarabiam na tej soi. A dużo pól nie miałem. Dużo, niedużo. Nie no, tu te dwa. Tu te dwa miałem sojowe, ale myślę, że mogę mieć. Nie tak. Dobra, muszę tu wsiąść do środka. Dobra, wysypię mi soję, zobaczymy, ile tych pieniądzów zarobię. Ale coś czuję, że koło 400 tysięcy tutaj na soi, niewiele się pomyliłem. $400 000 na pewno zarobiłem na soi, więc tu nie ma to tamto. Ja sobie teraz dobra, ja tu zostawię ten sprzęt. Nie będę jechał na gospę. Jeszcze zobaczmy tylko. Oj, 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 oj. Dobra, pojedziemy do sklepu. Ja muszę na sklepie kupić. Weź ty mi stwórz pracę, nie dostarcz, tylko przejedź i jedź tu na sklep. Dobra, on mi pojedzie na sklep. Ja w tym czasie sobie oddam kredyt, chociaż część. No nie mam wyjścia, muszę to spać i teraz zobaczę, po ile jest miód. Może ten miód już sprzedam. Dobra, 970 tysięcy. Lodzie miodzie, po ile my mamy miód w tej chwili? 3300 jest najwyższa cena, a ja mam po 3940. Dobra, weź mi tutaj. Tutaj funkcja autoloada. Nie wiem, czy ja to pojadę. Dobra, prawie 4000 litrów. No okej, to teraz wykorzystamy ciebie.
Pane pracownik, kaj to jest ustawiony tam. Stwórz pracę, przejedź. Kopola 96. A to niedaleko, to nie jest twarzy pracy, to ja jadę sam. To jest niedaleko, dobra. Ja sprzedam ten miód, coś na tym zarobię. Tu potrzebuję każdego centa na tą chwilę. Eurocenta. Co za dziody. Po stopach mu przejechałem. Już ma 3 rozmiary buta większego. Nie ma opcji. Dobra, ja sobie tu podjadę. Zakończył pracę. Dobra. Sprzedaj ten miód. Ciach, pach i puch. 11 tysięcy. Super. 11 tysięcy zarobiłem na miodzie. Co mi już satysfakcjonuje, bo to kolejne pieniążki. Czyli te pszczółki zaczynają przynosić jakiś tam dochód. Co mnie bardzo cieszy. Nie jest to jakiś tam szał wielki, ale i tak, jak widzicie, jest potrzeba po 3000 prawie. Ja to sprzedaję, więc podoba mi się taka oferta. Dobra, ja sobie tego pick-upa gdzieś tutaj ustawię. O, powiedzmy tak. Ty tu wszystko zablokowałeś. No to zrobię to troszkę inaczej. Odepnij mi tą tylną przyczepę. Nie wszystkie, tylko tylną. Sobie za chwilę do niej cofnę, tylko najpierw tutaj poładuj mi to wszystko. Muszę coś pomyśleć o jakimś dodatkowym dochodzie. Mam te świnki jakieś tutaj, no krowy. Mały ruszyć nawet, no z czasem, ale ruszył. Teraz bym chciał zrobić właśnie duże takie świnie. W sensie kupić ziemię. Dużą świniarnię. Czekajcie, czy ja mam tu coś takiego? No zobaczmy w budowie, no co mam do stracenia. Zwierzęta. Nie. 270 świń. O, to by mnie interesowało. 164 tysiące. Wielkie to trochę. Ale byłoby spoko. Coś takiego trzeba gdzieś utworzyć. Takie duże, 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 duże świnie ze zbiornikiem na paszę. Bo to mi dużo da. I tym samym będę mógł sobie sprzedawać trochę więcej, bo jak one mi się tak pomnożą, to z tej przerzucę tam. Te, co mają na przykład po 1000 są, tam mi się rozmnożą, tam się coś będzie działo i tak. Szczerze mówiąc, nie byłoby to głupie. Bo potem dojdą tu do tysiączki, przerzucił tam, tam by się szybko rozmnożyły, tu zostawił tylko te młode, żeby się tam bujały, powiedzmy 20. No, jakaś koncepcja jest, tylko to wszystko jest znowu trzeba spłacić kredyt albo mieć w kredycie do dyspozycji z pół miliona. To miały być krowy, ale na razie te krowy są w powijakach, bo ja próbuję się
rozbudować. Wydaje mi się, że na świniach więcej zarabiam. Także tutaj plan jest ruszyć ze świniokami. Wyhamował w ostatniej chwili, a ten z tyłu by mu wyrżnął. Jechać, dziody. Jechać, jechać, bo nie ma czasu. 26. A, bo ja miód sprzedałem, dobra. Zastanawiam, skąd miałem takie pieniądze na koncie, nie? No ale dobrze, miód mi pokrył mniej więcej wydatek paszy. To jest git. Bo to już jest dla mnie dużo. Przynajmniej z miodku mam tak jak teraz. Nic mnie nie kosztuje. Te pszczoły nic mnie nie kosztują, a zarobiłem 11 tysięcy, za paszę dałem po 900. No nie, no troszkę mniej, ale coś musiałem dołożyć do interesu, ale nie dołożyłem całe, powiedzmy tam, nie wiem, 16 ton. 1600, no to nie dałem powiedzmy 15 czy tam 14,5 tysiąca. No tylko dałem 3000 za tą paszę, bo resztę mam z miodu, nie? Także to jest spoko. Może to mi się tak fajnie już układa. Pozwala mi to zarobić. Teraz przewijam do żniw i zaczynam żniwa na całego. Także tutaj widzicie, moje ciągniki już mają dosyć. Ja tu muszę jeszcze jeden dokupić i wtedy zacznę szachermachery z podmianami tych, które już posiadam. Więc na tą chwilę mam nadzieję, będzie ok. Planów jeszcze troszkę mam na te przebudowy wszystkie, ale jak wiecie, u mnie się zmienia jak w kalejdoskopie. O, bornik za niedługo będzie, gnojowica. Także to wszystko dochodzi, a co on tu kurde trafił? Wyjedź jak człowiek, o. Dobra. Weź mi to, wysyp. A czemu mi nie? Dobra, nie ta przyczepa. A czemu mi to nie łapie? No co tu się odwaliło? Czekajcie, zobaczymy, może na tył złapie. O, dobra, złapało. No nic, wyrwie dziurę w suficie, nie ma opcji. Wywali dziurę w suficie, no ale trudno. Zobaczmy. Wszystko wejdzie, musi wejść wszystko, opcji nie ma. Zaraz dachem wyjdzie. Wlazło wszystko. Świniaki jedno mam gotowe, prawie. Będzie więc parę za nie dostanę. Dobra. To wszystko mam ogarnięte. Jeszcze trochę oddam kredytu. Dobra, 11 niech zostanie. No bo dobra, 6. 950 tysięcy. Przewijamy na szybkości. Ja się tu udam do miotku. Zaraz mi się tu powinny miotki pojawiać, więc ja panę miotki zaraz tu ogarnę. Pensje pracowników. Dobra, spoko. Tym samym muszę tutaj patrzeć sobie na... rzepak.
Ale ponieważ mam jeszcze jedną ciekawą historię, więc ten wzrost rzepaku na pewno poczekam. Ale jeszcze chciałbym jedną rzecz ogarnąć. Ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przewinięciu na dojrzałość rzepaku. Czy mi rzepak dojrzeje? Wtedy zobaczymy. Oczywiście przewijamy do 8 rano, nie ma to tamta, tak w ogóle jeszcze zobaczmy, co jest na przecenach. Krampę przyczepa mi się nie podoba, przyczepa Dobel. O, to może być coś ciekawego. To jest ciekawa propozycja. Na 36 tysięcy tylko. To by mnie interesowało. To by mnie interesowało. Przecena jest spora. Ale dobra. Dobra. Wszystko dojrzało. Wiecie co? Może zmienię swoje plany? Nie, nie zmieniam. Zostaje jak było. Tylko jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Nie zmieniam planu. Nie zmieniam planu. Zostaje jak było. Do godziny 8 przewijamy. Miał być do 8. Dobra, przewinięte. Dobra. Mamy przewinięte. Teraz mamy tak. Tu wykoszone. To, 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 to. Ja wam pokażę jedną rzecz. Widzicie pole 32? O, tu, tu, tu. Tu, pole 32. Tu jest sogro. Teraz jest nawiezione. To jest duże pole. Ja teraz mam taki swój plan, ale to zaraz go wam zdradzę, tylko najpierw wejdę sobie do banku i zobaczę, co mi bank pożyczy. Idziemy na pełnej. Na pełnej, na pełnej pożyczamy. Ciekawe, kiedy się bank zablokuje, nie? 400 tysięcy swoje odzyskałem. Wow, zadłużenie po prostu. Petarda, nie? Dobra, 1 100 000 zadłużenia. Dobra, teraz tak. Teraz ja zacznę od takich rzeczy jak. Od czego? Od czego? Od czego powinienem zacząć? Od zrobienia porządku z miodem, nie? Zobaczymy, co tu będzie. No, skoczysz? A, dobra, tu jest gi. Więc ja teraz na szybkości zrobię sobie podróż do Skelelepu. Odwiedź. Nie na olejarnię, czemu ja na olejarnię? Sklep. Dobra, jestem w sklepie i teraz tym samiutkim jest to. Tu są wyprzedaże, dobra, nad tymi wyprzedażami pomyślę. Jest to. Czemu mi się znowu A, dobra, spoko. Wyprzedaże. Zacznę od tego, co cały, czyli od kombajnu. No i tutaj, moi drodzy,
Namieszałem, zamieszałem. Nie wiem, ile mnie to będzie kosztować, ale robię coś przyszłościowo i kupuję. Kupuję. Możecie mieć za, przeciw, ale doszedłem do wniosku, że tej marki więcej nie będzie, więc ma szansę pojawić się tylko w kombajnach, tak? Bo nie będzie ich w ciągnikach, więc ma szansę pojawić się tylko w kombajnach. Więc no, New Holland szedł na ostatni plan, bo się pogryzłem z serwisem o wózek. Znowu z klasem pewnie się pojawi, ale też się tam pogryzłem, bo był problem z headerami. Więc jakby tutaj idę w ten sposób. Mamy 7 i 6. Żony Dir. Żony Dir. I tym samym wybieramy kombinację. Ten wózek jest mi potrzebny. Koło zapasowe jest mi niepotrzebne. Kolor. Gdzie jest kolor żony Dira? Żony Dir. Kolor. Żony Dir. No i nie ma kolor felg. Już mój. Pięknie. I kupujemy ten wózek. Dobra. Teraz tak. Oto. Kupujemy ten oto header. Kup. Tak. Ok. No i tym samym z kombinacji już kupujemy tego oto Rondira. Ponieważ nie ma tu żadnych modyfikacji, cena jest zajefajna, a ma 387 koni, prawie 400 koni, więc tu uznałem, że gąsienicowy układ napędowy nie. Szerokie opony, dopłacę 2000, ile na gąsienicach? 300 tysięcy. Nie podoba mi się na gąsienicach, wolę na szerokich oponach. I tak oto w takiej kombinacji ja sobie kupię tego Johnego i myślę, że ten Johnny mi trochę posłuży i naprawdę no będzie działał tak jak powinien. Więc kupujemy. Tadam! Dobra. No i tym samym ciach, pach i puch. I teraz tak po cichaczu. Petardinho, Jordinho, Petardinho, nie no, John Direk. Wow. Wow, Johnny D. Szapoba. Zrobiłeś na mnie najlepsze wrażenie, a to, że header masz mniej więcej podobny do klasa, a zbiornik największy ze wszystkich. I nie muszę specjalnie kombinować za dużo. To mnie urzekło. A poza tym sobie pomyślałem, że nie będę miał ciągników John Deere'a na tej serii. No raczej. Raczej nie. O, jeszcze automatycznie się łapie, super. To jest piękne. Więc teraz bierzemy Johnny'ego D i lecimy na pierwsze pole, pierwsze pole. Dobrze, Johnny D. Nie no, nie spodziewałem się, kombinowałem, cudowałem, a taki piękny kombajn tu miałeś. Do wzięcia, fakt, kasa spora, a jeszcze nie koniec. Więc ja sobie tutaj pracownika zatrudnię, ciach, pach i puch, jedź mi tutaj na to pole. Dobra. Nie może dotrzeć do celu.
Dobra, sam pojadę, Johnny. Dobra, myślicie, że nie potrafię? Że nie dam rady? A, się od czegoś odbił. Nie no, powiem wam, że moim skromnym zdaniem Johnny zrobił najlepszą robotę niż New Holland, niż Klas. Johnny przeszedł wszystko. Jest po prostu idealny. Na te moje koncepcje, które mam na tą chwilę, Johnny jest po prostu idealny. I co z tego, że ma header 7.6? Wystarczy. Większego nie potrzebuję naprawdę. Na tą chwilę zrobi mi taką robotę, że petarda. Także dobra, ja sobie tutaj wypnę tu. A nie, tam podjadę do góry. Dobra, bo tu będzie troszkę inaczej. Dobra, już się odnalazłem. Spoko. Ja się tu wypnę na polu sąsiada. A raz, raz, dwa, serwis przyjedzie, zaraz machnie stół do Donego. Bo już myślałem na różne sposoby, ale powiem wam, że po prostu za dużo kombinacji przy tych pozostałych kombajnach było, żeby to tak cudować, więc dlatego padło na Johnego. Teraz jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz zostaje i jest to X. Nie tu. X. 705 tysięcy. Pole numer 32. I wiecie co? Ja to pole kupuję. Bo to jest mój kolejny strategiczny plan. Potem zacznę robić jeszcze coś innego, ale najpierw kupuję to pole, żeby już nie było tak. To pole jest moje. Dobra. Teraz ja sobie zajrzę tylko do moich świnek. Wszystko jest ok. Żarcia jeszcze mają. Kredyt. Spłać mi ten kredyt. No, tak powiedzmy do 11 tysięcy niech zostanie. Zrobimy tak. Spójrz pracę. Przejedź. Ty zaparkuj mi tutaj. Nie wiem, ile będzie tego rzepaku. Więc dlatego jest taki plan. Teraz ty spójrz pracę. Przejedź i zaparkuj mi tutaj. Dobra, zobaczymy, czy te pojadą. Ja sobie już odpalam. Któryś mi nie dojedzie, ale dobra, mniejsza o to. Ja sobie odpalam Johnego. Stół już założony. Widzicie, serwis raz, dwa założył. I lecimy na pełnej. Nie ma to tamto. Tu już będzie się działo. Tu już nie ma miękkiej gry. Także tu już kombajn naprawdę będzie musiał robić grubą robotę, bo nie ma opcji, żeby tu coś odpadło do hektarów. Także tutaj już myślę, że trochę czasu on posłuży, choć nie wiem jak długo. To 8 metrów prawie header, więc myślę, że na trochę starczy. Tak wam powiem. Takie odnoszę wrażenie, że na trochę powinien wystarczyć. Tu sobie zjadę na dół, wrócę potem do góry i zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej.
gdzieś mi tu jakiś pies ujadał, sąsiada, muszę zaraz okno zamknąć. On jak zwykle wie, że ja nagrywam, nie? Zobaczcie, ten mały przerywnik, ale no niestety trzeba było. Dobra. Ale Johnny robi robotę. Nie spodziewałem się, że akurat on się pojawi, ale tak sobie powiem wam, pomyślałem, przemyślałem wszystko, mówię nie. Potrzebny mi jest kombajn bezproblemowy i przyszłościowy. I tak właśnie uznałem, że będzie to Johnny. Bo będą ciągniki klasa, kombajny klasa później się pojawią. Coś się na pewno z klasa pojawi. Jak nie kombajny, to na pewno ciągniki. I tutaj powiem wam, że ciągników John Deere'a nie przewiduję. Przynajmniej na tej serii. To tak bardziej jak widzicie MF-y. Klasy, może coś jeszcze innego dołożę, ale nie na tą chwilę, żeby to były John Deere'y. No i co? I zmienia się koncepcja tak, że jeszcze tutaj pojadę. Stołu nie połamał? Dobra. Jeszcze tu przejadę i wrócę i dopiero zacznę te jaszczki. Ale jestem mega zadowolony. Kosztowało mnie to trochę więcej niż myślałem, ale jestem zadowolony. Z MF, z tym, z New Hollandem też bym tam już prawie doszedłem ładu, ale doszedłem do wniosku, że New Holland, pojawią się jeszcze na pewno jakieś ciągniki New Hollanda. Kombajn mam, dobra, może ten drugi kombajn tego New Hollanda, ten kombajn wskoczy już później, jak już będzie więcej roboty, na przykład na pomoc John Deere'owi, ale John Deere będzie tylko kombajn i tutaj kto wie, czy może w ogóle, nie wiem, w takim sensie, że dopóki nie wejdę w ideale, nie oprę się na John Deere, a może nie będzie ideali, będą tylko John Deere'y, nie wiem. Powiem wam, że jeszcze koncepcji nie mam, coś mi się tam w głowie rodzi, jak tą serię zrobić. No czekam na aktualizację brzozówki i zobaczymy, po prostu najprawdopodobniej tą serię wtedy podgonię, skończę i zacznę coś nowego na tej aktualizacji, bo tam parę rzeczy będzie zmienionych, ale też zacznę trochę inaczej, więc spoczko. Tu muszę sobie kawałek. No w sumie mam dopiero 5 ton, więc objadę sobie w tą stronę. To nie jest problem. Objadę sobie w tą stronę całe pole. I te pasy mnie denerwują. Naprawdę, ja tam zaraz wyskoczę z piłą. Ale fajnie. Nie jest tak głośno w środku, robotę robi, ale zakupiłem duże pole, kolejne duże pole i tam jest sogro. Oby mi tylko starczyło binów, bo naprawdę coś czuję, że ten sezon będzie gruby, następny też chcę, żeby był gruby z soją. I no tutaj jakby no po cichu liczę, że w 1-2 sezony uda mi się pospłacać ten kredyt, no bo 2 miliony szło, nie? No wiem wam, że dojdę do 3, obym nie musiał dochodzić do 3, ale jak widzicie moje zapędy, tak jak mówiłem, kombajn był planowany, bo sprzedałem soję, to myślę, że czekajcie, już sprawdzę, żeby nie było, wchodzimy, tutaj to jest, nie, banku to jest, już sprawdzam, tak, 705 tysięcy zakup pól, 335 tysięcy nowe maszyny, a sprzedaż 416 tysięcy sprzedaż zbiorów. Czyli jeszcze jakie mam luźne? No coś tam mam luźne z zbiorów, bo to jest jakieś 80 tysięcy. Mam luźne. Jeszcze powiem wam,
Tabeczka za mną chodzi. 36 tysięcy, 15 metrów. Ja będę potrzebował coś do gnojowicy. Obornik to tam pal go licho, nie? A ile ja mam, to jest farm TH? No, coś będę potrzebował. Dobra, zobaczymy. Na razie to może świnioki dojdą, no ale nie będzie wtedy beczki. Dobra, mniejsza o to. Coś kupię nowego i tyle. Bo tego farm techa chciałem, tylko że no. Liczyłem, że. Kurde, ciężko. Dobra, już idzie. No, kupiłbym go, musiałbym dobrać kredytu. Tylko boję się, że się wystrzelam na tyle z kredytem, że zanim przyjdzie jakaś sprzedaż, to nie będę miał kasiory. Dobrze, tego się obawiam. Muszę sobie jakiś zbiornik. A czekajcie, ja zrobię coś innego. 60 parę tysięcy kosztuje mi zbiornik, ale nie mam. tysięcy litrów, ale to były te, co ostatnio sprawdzałem. 65 500 tysięcy litrów i to jest płyta tylko. No właśnie, pół miliona litrów, 65 tysięcy i będę miał z głowy. Chyba bardziej kto zainwestuje. Dobra, czekajcie, bo tu coś poszło nie tak. Ten mi nigdzie nie pojechał tym fendem. A ja muszę mieć go zaraz. Znaczy muszę, nie muszę. O, dobra. Żaden nie pojechał tak w ogóle. Ktoś mi go tu zwolni. Bo jest porażka, żaden nie pojechał. Zgubili się na gospie. Teraz mi go stwórz pracę, zacznij pracę, dobra. Mam nadzieję, że mi tu zaraz dojedziesz. Nie gaś silnika, Jezusicku, nie to. Dobra. Ja tu potrzebuję zaraz ciągnik, więc nie obijać mi się, tylko dojeżdżać mi tutaj. Bo rzepak idzie na pełnej. Co ja tu będę mógł zasiać? To jeszcze nie wiem. Na razie mi się mega podoba to, że John Deere w tym rzepaku tak idzie. Czekajcie, ja sobie trochę przybliżę. Trzeba się podjąć jeszcze, żeby on tak dawał tą. Mam nadzieję, że coś wybiorę na miniaturkę, ale już zupełnie inaczej się kosi. Jak widzicie, no bez porównania. Także tutaj teraz pójdę w zmiany pól. No zmiany, czyli po prostu będę dokupywał pola obok i łączył. Co z tego wyjdzie? Jeszcze nie wiem, nie mam koncepcji. Na przykład na to pole jakąś tam koncepcję mam, choć widzę to już troszkę inaczej, jeszcze bardziej rozwojowo. Ale zobaczymy. Także no. Na spokojnie, nie ma co się za ostro forsować. Dlatego, że paku tu może być troszkę 10 ton. No, zobaczymy.
zobaczymy, ale 10 koła zbiornik, to już jest spory zbiornik. No i miejmy nadzieję, że ten rzepak odda. Ale przede wszystkim, że kombajn się spisze, bo to jest najważniejsze dla mnie, że musi się spisać kombajn. Proszę bardzo. Pierwszy zbiorniczek mamy. Ciebie już też został przez coś zablokowany. Nie wiem przez co, nie wiem gdzie. Już ściągamy kolejny zestaw. Nie wiem, gdzie tamten się zablokował. Ale tym już na pełnej zasuwam, bo ten mały, no przyda mi się zbiorniczek jeszcze, potem go zmienię na coś większego, z dużo większą liczbą koni. O, ten zablokowany, 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 ale gdzie, po co, na co, przez co, tego nikt nie wie, gdzie utknął. Ale już widzę, że będą problemy z przejazdami. Zwłaszcza tu przez miasto. Mam nadzieję, że po aktualizacji te kolizje zostaną troszkę zmienione i nie będą mieli takich problemów pracownicy. Bo te barierki, co macie po prawej stronie, ja od początku na nie troszkę narzekałem, bo mają za dużą kolizję. I moim zdaniem, no, czemu on stoi tam na polu? Nie wiem, co on odstawił. Nie mam zielonego pojęcia. Co tam się wydarzyło? Po prostu muszę zaraz tam się udać, bo mnie wyprowadzi z równowagi ten pracownik. A ja już tutaj na szybkości wpadam. Kombajn chyba chodzi. To ja sobie wysypię na jedną przyczepę już. Dobra, to sąsiada kukurydza, to mu ją trochę zjeżdżę. Kto by nie myślał. Dobra, wysyp mi na... Dobra. Nie mam zielonego pojęcia, czemu chcę w ten płot uparcie wjechać, nie? To jest dla mnie nieporozumienie. Czemu on uparcie chciał wjechać w ten płot? Do tej pory chodzili bez problemu, nagle coś mu odwaliło. Ja mam szczerze, że liczę ze słomy z jęczmienia nazbieram sobie na zakup młyna. Bo sogro będzie duże. Rzepaku też liczę, że troszkę sypnie, więc no te plony będą spore w tym sezonie już. Także no nie ukrywam, będzie kombinowanie. Dobra, tam rzepaczek wysypany. Tutaj te malutkie poletka, to są no też spoko. Też koncepcja na nie już się rodzi. Dobra, rurum parurum schowaj, odpalaj. I lecymy dalej. Jeden zbiorniczek już poszedł i fajnie, bo sporo się udało objechać tym samym. Tutaj mówię, no, koncepcję mam, rodzą się co chwilę, coś zmieniam, bo zależy mi na tym, żeby, widzicie, nie chodzę, nie szukam tych kadridży, czy kaset, jak to tam zwał, tak zwał, tylko bardziej skupiam się na tym, żeby samemu zarobić te pieniądze. No i kupuję te pola, tak, kredyty. Jak ja bym miał te kadridże, to by mi to dużo szybciej, dużo łatwiej poszło, bym się bujał o 3 sezony przynajmniej do przodu. Ja bym tam prawie miliona zgarnął z nich.
ale spoko. Dla mnie jest fajnie, bo o to chodzi. Zawsze jakby budowałem sobie. No tu jakiś lag był. Coś dziwne. No ale dobra, to może być punktowe. Zawsze budowałem sobie na zbożach przede wszystkim i wtedy dopiero zwierzęta i takie tam, żeby to wszystko miało ręce i nogi, jakoś tam pracowało. No tutaj pojawiły się świnki, od razu miałem z tymi krowami, jeszcze trochę czekam, ale już mam koncepcję, żeby się rozwinąć, jak wam mówiłem ostatnio, żeby się rozwinąć właśnie bardziej pod względem zwierząt. I myślę, że to będą na początek świnie. Potem na pewno pojawią się krowy, bo to jest też jakiś tam konik, tak? Krówki, świnki, kury, o tak, owte mniej, ale też może się coś pojawi. Także na spokojnie, na razie te świnioczki bym chciał, bo one mi się wydaje, że największy dochód przynoszą. Z krowami może też ruszę, gdy chciał jakąś produkcję robić. Ciekawe, ile tego sypnie. No z tego środka bez GPS-u się jeździ tak słabo, ale ogólnie nie mogę narzekać, bo zapach daje już w miarę plon. Skosić wszystkie pola rzepaku, no. Zobaczymy. Zobaczymy, co rzepaczek sypnie. Bo to są, na tamtą chwilę to było dość sporo tego rzepaku obsiane. A na tą chwilę, no. Nie wiem, co tu siać i co jest teraz do siania, ale zobaczymy, jak wykoszę cały rzepak w lipcu, co można posiać. Na pewno nie będzie na polach po rzepaku, nie będzie rzepaku, także w tym sezonie może nie być rzepaku, ale sobie pomyślę, popatrzę, posprawdzam, co tu mogę ogarnąć. No, fenomenalnie roboty robi ten kombajn. Dobra, wybaczcie, ja zrobię tutaj małe cięcie, za chwilę wracamy. Dobra, moi drodzy, wróciliśmy po przerwie. Mam nadzieję, że jakoś specjalnie was to nie zniesmaczyło. Odpalamy już tutaj Johnego D. I bierzemy się za dokończenie tych żniw rzepaku. Bo liczę tutaj dość grubo pójść w tym sezonie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. I czy wyjdzie? Dobra, wykorzystajmy pełnię tego headeru. Zaraz coś czuję, że tu się przetnę tak lekko ze skota i opierdzielę cały zbiornik dookoła. Tak coś czuję.
Jak ten zbiornik przetnę dookoła, no to już będzie w miarę to pole ogarnięte. Zobaczymy co z resztą pól. No ale to reszta to są małe, jeżeli chodzi o rzepak. Więc ja sobie tu wystawię rurum parurum. Część zbiornika opróżnię już. Skoro mam tutaj przyczepę, to już opróżnię tę część. Nawet cały zbiornik sobie opróżnię, nie ma problemu. Wysypię to, wezmę się za obcięcie, że tak powiem, dookoła. Dookoła zbiornika. Zobaczymy ile tego rzepaku będzie docelowo. No liczę, że fajnie odda ten rzepak. Sam fakt, że no mówię, Johnny D ma tak duży zbiornik, to robi robotę. Ale ogólnie mega mi się podoba ten kombajn, więc nie ma w tym momencie. Tak powiem, wsiadam do środeczka. I tutaj dookoła jakby tego jeziorka ja to wszystko spróbuję wyciąć. Jeżeli coś będzie nie tak, to sobie to poprawię, nie ma problemu. Na razie chodzi o to, żeby przygotować. No to jest specyficzne pole. I myślę, że pozostałe, które kupiłem, no te 30-31 są też specyficzne na swój sposób. No i to pole 32 też wam się spodoba. A później już będę kombinował oczywiście. O, tu coś zostało. O, patrzcie, coś mi się tu nie podoba. Dobra, każdy gram się liczy. Więc później pomału zacznę jeszcze kombinować, jak te pozostałe pola, które mam, uatrakcyjnić. Jak dodać im takiego czegoś ode mnie, tak? No bo twórcy mapy dali im coś, a ja chcę dać coś od siebie i troszkę tak zrobić te pola inaczej, więc zobaczymy, czy wam się to spodoba, czy nie. Powiem wam szczerze, że taki mam zapęd na farminga, żeby zrobić więcej niż jedną serię na tej mapie. A jak to będzie wyglądało, zobaczymy, bo to wszystko zależy od tego, jak bardzo będziecie chcieli to oglądać, bo na tą chwilę staram się bardzo dużo bazować na tym, co dał Venturio i spółka, tak? Co dali tej mapie. Czekam na aktualizację, bo mniej więcej wiem, co w niej będzie. I wiem, co bym chciał uzyskać jeszcze od tej mapy po aktualizacji, więc no tutaj jakby zobaczymy. Naprawdę zobaczymy. Dla mnie to jest takie coś ciekawego, coś nowego. Chciałbym więcej. Także no na spokojnie. Mam nadzieję, że ta seria się wam spodoba i jeżeli się pojawi coś nowego, też liczę, że wam się spodoba, że będziecie razem ze mną na tych seriach, bo mówię, no to są moje koncepcje, każdy z was ma prawo do swoich jakichś indywidualnych ocen i aranżacji tej mapy, bo jest sporo możliwości przebudowy, a ja wam tylko pokazuję po prostu mój sposób, jak sobie ogarnąć farminga, bo moim zdaniem, no trochę już w niego pograłem. Suma summarum, nie zbieram wszystkich godzin, nie interesuje mnie to. Mnie interesuje koncepcja, jakby to powiedzieć, taka ideologia,
czy bardziej jak zarobić kasę, tak? To już każdy z nas ma swój sposób na to. O, widzicie, tu się coś odwaliło. Ja sobie tu odetnę ten kawałek właśnie w ten sposób. Tu akurat jest to fajne w tej mapie, jeżeli chcecie grać w tą mapę, to nie jest mapa typowo farmingowa i to mi się podoba, że ta mapa ma takie zapędy, jakby to powiedzieć, dalekie od pracowników. Dużo trzeba włożyć od siebie, to czego wszyscy moim zdaniem o Jezu, wybacz, Anciki, bo to czego wszyscy jakby unikali, jakby to powiedzieć, unikali, może nie unikali, może to jest złe słowo, nie wymagali od farminga, tak? Czyli wszyscy myśleli, że a dobra, puszczę sobie pracowników, wszystko ogarnę, nie. To na co dużo osób narzeka, że właśnie no to farming, a tym bardziej odcinki, albo coś tam, bo to takie monotonie, bo w kółko to samo, tak? No niestety, w kółko to samo. Ale taki jest urok farminga. Jak naprawdę chcecie sobie pograć tego farminga, wyciągnąć coś z niego, fajnie się nim pobawić, to niestety ta monotonia jest wpisana w tą grę, ale to jest właśnie piękno tej gry, że jak się postaracie, zepniecie za przeproszeniem poślady, to możecie fajną rzecz z tego wyciągnąć. Ja jestem bardzo zadowolony, że taka mapa powstała, bo farminga mam, nie, preordera nie miałem, czyli przedpremierówki nie miałem, bo uznałem, że nie jest wart tego i się nie myliłem, że przedpremierówka farminga nie była warta, ale wraz z premierą kupiłem farminga i powiem szczerze, dlaczego nie ma u mnie farminga od początku, bo coś tam chcę pograć, tak, jest mapa na Baleronie, tak, ta mapa będzie dalej kontynuowana w którymś tam momencie, na razie to tak po prostu umarło z takich, a nie innych względów, ale to nie o to chodzi, chodzi mi o to, że po prostu to jest jedna z niewielu map brzozówka. To mam na myśli, że brzozówka jest jedna z niewielu map, które naprawdę dają popalić graczowi pod względem tego, ile pracy musi sam wykonać. I uważam, że to jest bardzo dobre i to zostało zatracone w farmingu. Pracownicy, ok, mają pomóc, ale wielu graczy jakby przejęło taką domenę. A oni wszystko zrobią, ja tylko wydam dyspozycję. I tutaj właśnie to, że Venturio z ekipą zrobili te niekształtne pola, gdzie ci pracownicy protestują, nie chcą tak do końca pracować czy współpracować, jakby nam się to wydawało i do tego w taki sposób, do jakiego przyzwyczaił nas farming, bo taka jest prawda, to powiem wam, ja ich szanuję i bardzo podziwiam i dlatego pierwsza większa seria jest właśnie na tej mapie. Na tej mapie. Tak samo jak w 19 była Wola Zabierzowska, tylko tam, tak jak mówiłem, no poszły mi się sejwy, no zepsuły mi się, tak nie mówiąc brzydko. I nie mogłem tego otworzyć. Więc no tak to wygląda, a tutaj po prostu jeżeli chodzi o brzozówkę, zamierzam zrobić serię na tym, co jest, bez aktualizacji, na tej mapie. Chyba, że mi wskoczy bezproblemowo po aktualizacji. Ale jeżeli nie, to zrobię na tym wydaniu mapy pierwszym, które mam. Bo jak wiecie, wrzutówka nie jest dostępna już od tak sobie. No z takich czy innych względów nie wnikam. W ogóle szapoba dla Venturia i ekipy, że się nie wkurzają za bardzo i naprawdę myślę, że gdybym chciał,
to myślę, że Venturia by mi podesłał mapę po poprawkach, ale nie chcę, poczekam, no bo trabię jak każdy z was, bez problemu. To ja nie mam takiego ciśnienia, że nie wiem, muszę, już, mam podstawę mapy, to mi wystarcza, jestem mega zadowolony, bardzo mi się podoba i powiem wam, że kto nie ma, niech naprawdę żałuje, bo to jest, no, żeby tutaj nie gadać głupot, to powiem wam, że uważam, że taka mapa właśnie, taka, powinna być w podstawie farminga. Nie to, co dał farming. To, co dał farming, to jest słabe. Sorry. Ale nie każdemu to się musi podobać, więc to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. Że ja uważam, że właśnie taka mapa, jak do Venturio pisał, to tam jeszcze Sharpie chyba, nie wiem, na rondo musiałbym pojechać i zobaczyć, kto tam jeszcze brał udział w tworzeniu tej mapy, ale naprawdę ludziska daliście popis, pokaz i uważam, że takiego typu mapy powinny zwrócić jakby farmingowi jego naturalność. Pracownicy owszem są, żeby pomóc, ale nie robić wszystko i te kwadratowe pola, to wszystko. Widziałem gdzieś przeróbkę stacji Lapacho. Powiem wam, że no też niespecjalnie, bo dodatek Platinum w farmingu pozostawią bez komentarza oraz te pozostałe dodatki, które się pojawiają. Czekam jeszcze sobie, zobaczę, co da ten dodatek z nawadnianiem pól. Chyba o to chodzi. Czekam na to. Na razie po prostu Volvo dodatek ten z lasem. Nie tylko to jest moje zdanie. To widzicie po tym, co robię, czyli że wszystkie prace związane z drzewem, z lasem, wykonuję poza odcinkiem, żeby się nie kurwiać najzwyczajniej w świecie, tak? Zobaczymy, jaki będzie ten dodatek, co on da, co on nam przyniesie. Myślę, że i tak tego nie poprawili. Wielu rzeczy związanych z drzewem nie poprawili. Ja bym na ich miejscu poszedł właśnie w mapy tego typu. I to, że to jest mapa taka, jaka jest, to ja bym dołożył do tego jeszcze większą mapę, tak? Czyli naprawdę, tak jak tu w trzy osoby można grać, ok, można grać w trzy osoby, każdy ma swoją gospę, coś tam. Super, fajnie. Ale tu bym szedł jakby takim planem rozwojowym, żeby zrobiłbym to jeszcze razy trzy, tą mapę konkretną, razy trzy. Mam 9 osób max, żeby mogło grać, bo reszta, więcej to już będzie przegięcie, ale tak, razy trzy tą mapę. Oczywiście dobudowując do tego, co jest teraz kwestia brzuzówki, ale też zrobiłbym taką prawdziwie amerykańską, ale dużą, mega dużą. By tam naprawdę te kombajny mega by musiały zasuwać i w ogóle tego też brakuje, ale też brakuje właśnie takiej, jak na niektórych widzę, takiej zdziechów. Chyba był coś, tak miał przypominać polską wieś, ale nie wiem, czy wyszedł. Muszę zobaczyć, bo wiem, że tam miałem, ale on nie do końca mi pasował. Ten zdziechu, bo się tam trochę u mnie bugował, bo ja go miałem w pierwszej wersji. Więc może już coś tam zostało poprawione, więc takie coś jak zdziechów, takie nieduże albo jeszcze mniejsze coś było, nie pamiętam nazwy w tej chwili, właśnie takie, że było typowo polską serię. Można było te ursusy, nie ursusy tam dodać, bizony. O tak, czegoś takiego mi też brakuje. Nie wiem, że ja patrzę tylko pod polskim względem, takim polskim, ale naprawdę uważam, że takiego czegoś brakuje farmingowi, nie?
Ja nie mówię, że oni mają być tylko pod Polskę i w ogóle, bo Polska nie. Ale takich map mała, średnia i duża. Czegoś takiego dobranego pod... Takiego balansu brakuje, o. Że tak to nazwę. Tak, moim zdaniem to wygląda, że brakuje takiego balansu farmingowi, nie? Bo ta mapa jest na przykład super. Tyle lat gram w farminga, a z taką mapą się nie spotkałem. Jest, powiedzmy, mogę jej parę rzeczy zarzucić, ale z tego co ostatnio słuchałem wypowiedź Venturia na temat tej mapy, bo mam nadzieję, że Giants dopuści tą mapę, bo mnie po prostu trafi. Ale powiem wam szczerze, że poprawili co trzeba było poprawić, te rzeczy, o których ja mówiłem, plus coś dodali od siebie i uważam, że dla mnie super. Tylko czekam i brakuje mi właśnie tej mapy, dlatego między innymi na moim kanale w ramach, że tak powiem, wsparcia takiego trochę dla Venturia ekipy, która poprawia tą mapę dla Giantsa i dla was wszystkich, żeby ona znowu była na Mothubie. Więc dlatego ja jakby większą teraz energię wkładam w tą mapę, więcej odcinków, żebyście zobaczyli, żeby wam się to spodobało, żebyście chcieli tej mapy i czekali na nią, aż się pojawi po aktualizacji i będzie jeszcze lepiej dopracowana, bo naprawdę warto. Dobra, ja sobie tutaj dosypię tą przyczepkę do pełna. No idzie to koszenie, idzie. Jeden zestaw mam zasypany, to jest 28 ton. Zobaczymy jeszcze ile ja wyciągnę z tego. No i mam jeszcze pozostałe pola, na których jest rzepak. O jest, wybaczcie, ale coś mnie tak... Zaczęło męczyć teraz na wieczór, będzie mi się czkało, albo odbijało, albo cholera wie co jeszcze. Zaczynamy od 117, skosimy 117, lecimy resztę, to są małe pola, więc myślę, że tam rzepak pójdzie szybko. Zobaczymy, czy będzie tylko sam rzepak na tym odcinku, czy może coś jeszcze dołożymy. Nie wiem, ale kombajn robi. Dla mnie robi robotę, po prostu to jest niesamowite, jak on tutaj zapierdziela. I nieważne, że header trochę mniejszy, ale ten John Deere tu się wpasował lepiej niż myślałem. Kombinowałem, cudowałem, a tu proszę, nagle pach, padł żony Deere. No jeszcze chwila, moment, będzie pole skoszone. Jak na rzepak. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to na jęczmieniu. Tam, myślę, będzie grubo. Bo w pierwszej kolejności pójdzie jęczmień pod słomę, a potem dopiero sogro, chyba że to jakoś inaczej dojrzeje. Ale liczę, że jęczmień dojrzeje równo z sogrem. To w pierwszej kolejności wetnę sobie jęczmień, żeby mieć też słomę, a na samą końcówkę już tak pod jesień zrobimy sogro.
ale mimo to rzepak sypie naprawdę. Olejarnia jakby była. Nawet brać po 2000 za rzepak, po 6000 za olej, nie? Ale nie wiem, jakie są straty w produkcji i koszty, więc nie wnikam, na ile z tego będzie się to opłacało. Bo na razie nie mam pieniędzy, bo mógłbym kupić olejarnię, siać rzepak, słonecznik i jęczmień. Nie jęczmień, tylko jęczmień, dobrze mówię, jęczmień. Pod mąkę. No tutaj jęczmień nie jest zasiany pod mąkę, tylko pytanie, czy ja kupię sobie to ten młyn, żeby móc robić z niego mąkę. Bo to jest istotne. Także zobaczymy na spokojnie. Patrzcie, jak to pięknie zapierdziela, no fenomen, nie? I nawet wygląda przyzwoicie. Mamy to. Podjedziemy, wsypiemy sobie zbiorniczek. I prawie 4 zbiorniki na te przyczepy wejdą. Powiem, że myślałem, kombinowałem coś z innymi przyczepami. Ale żeby inne przyczepy były, to ja potrzebuję innych ciągników. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Dobrze, tu już prawie koniec. Zaraz padniemy na te 3 małe pola i będzie po rzepaku. Niech tylko to wysypie. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ile będzie tego rzepaku, ale wykoszę to z miłą chęcią, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio tak chętnie kosiłem. Może jak były te testy, to tak, no, New Holland i Klas. Tak, to było chętnie koszone, no bo coś nowego, tak? Bo się pojawiły nowe kombajny, ale teraz wpadł Johnny D i myślę, że on będzie tutaj robił największą robotę. No ale po to jest kupiony, żeby zarobić na siebie, nie? Pracownicy tu na tym polu niewiele podziałają. Znaczy, na pewno by podziałali, ale ja nie chcę, żeby oni mi kosili ten rzepak. Ja sobie rzepak sam wytnę. Pojadę pozostałe pola, też pewnie sam powycinam, bo co to. Bo tu nie chodzi o to, żeby jakby to powiedzieć, żeby żaby mięso żarły. Aby mi tu coś utrudniało, tylko chodzi o to, żeby po prostu był efekt z tych prac, nie?
faktycznie, no. Jedno pole, to mam wyciągnąć z tego pola maksimum. Ale też mówię, chodzi o to, żeby po prostu żebym ja miał frajdę, tak? Nowy kombajn, lecimy na pełnej, nie? Rzepak, wszystko super. Ale tak jak wam mówiłem, no tu pod tym względem, dlatego cenię tą mapę, że właśnie dużo trzeba zrobić samemu, a mniej polegać na pracownikach. Niestety. To są uroki tej mapy i to mnie właśnie w niej bardzo się podoba. Dobra, ja sobie tu odetnę ten kawałek. Ale mam nadzieję, że nie spodziewaliście się tego kombajnu, że was zaskoczyłem, tak jak siebie, bo ten kombajn w ogóle nie był jakby gdzieś tam jako trzecia opcja, ta ostatnia, wspomniałem o nim, że był brany jako taka trzecia opcja, ale nie, że on się pojawi, nie? Nawet nie był testowany, dopiero testy są tutaj, kiedy już jest mój kupiony. Także no, mam nadzieję, że wam się podoba, że robi wrażenie, bo powiem wam, że na mnie mega wrażenie robi ten John Deere i jestem mega zadowolony, że właśnie tego John Deere'a kupiłem. Ja jestem mega zadowolony. Mam nadzieję, że Wam też się będzie podobał. I tym samym troszkę to podgonimy. Dobra, ja sobie tutaj cofnę, bo tutaj widzicie, robi się lekkie zamieszanko, ale to ze względu właśnie na to, że te pola nie są równe, co mi się podoba po części, bo mówię, nie ma takiej opcji, że wszystko pracownicy robią. To jest fajne, bo robienie takie sztucznie, a wszystko pracownicy, wszystko ja, coś tam podganiamy. No okej, ja podgoniłem siewy. Tak sporo pracowników wykorzystałem. To już nie miałem wyjścia, robiłem tam. Także spoko, to podgoniłem, ale a propos żniw, teraz to mam wykoszone ładnie. Biorę się za następne koszenie tutaj. No to pole 117 takie jest, jakie jest. Ale ja mam plan na nie, żeby je rozbudować, zmienić troszkę. Koncepcja mi się już pojawiła, ale spokojnie, przyjdzie czas na to później. Na razie by się przydało z milion kredytu oddać, bo te 2 miliony, no to jest takie na grubo, nie? Ale spoko, damy radę. Nie ma problemu.
najważniejsze, to jest nowy kombajn i mam pole, które chciałem. To są dwie bardzo ważne rzeczy. A resztę zobaczymy. Resztę zobaczymy teraz, żeby tylko zrobić rzepak. Po rzepaku mam nadzieję, wpadnie jęczmień. Na to liczę. Bo jakby wpadł jęczmień, to tam samej słomy mam nadzieję zarobić bardzo dużo na sprzedaży. Bo jeszcze zrobię ją na sprzedaż, a później już zobaczymy, czy nie robić jej na obornik. I naczynia powiązane, czy nie robić obornika na biogazownię, tak? Tak samo jak gnojowice, więc... Dlatego chcę sobie zrobić zbiornik. Wam pokazywałem zbiornik 500 000 na gnojowice i wtedy to na biogaz. A to już nie przyjmie biogaz, to wtedy dopiero wylać na pole, żeby zarobić kasa. O to chodzi. Tak, wiem, ja tylko kaszę, patrzę na kaszę. No patrzę na kaszę, no bo na tym się to opiera, nie? No ale to muszę kupić biogaz, żeby na tym zarabiać, nie? No zobaczymy. Na razie wynik jest w miarę przyzwoity rzepaku z tego pola. 28, 38 prawie. Teraz będzie 48. 50, ponad 50 ton z tego pola tylko. Stuby rzepaku nie złapię, ale spoko, będę blisko. Ale to już mi da, że właśnie wpadam takim kombajnem i robię robotę, nie? No jak widzicie tutaj w miarę przyzwoicie to wygląda, bo jeden został zasypany, drugi jest w trakcie sypania, a zaraz będzie po polu. Dobra, weź sobie tu od tururum parurum. Jeszcze cię okaże, że dojadę do końca. Prawie. Dobra. Stwórz pracę. Uki. Przejedź, tak? Przejedź i dojedź mi na gospę. Gdzieś tu. Dobra. Ty możesz jechać, ciebie łot palumy. Ten ruszył z przyczepami jak postać, jak wściekły, nie? Mniejsza o to chodzi. O to, żeby się nie wrąbać w błoto. Ale tu już mamy kolejne 10 ton, czyli będzie jedna przyczepa na pewno zasypana. Ja teraz sobie zobaczę tutaj, co ja mogę ewentualnie w przyszłym miesiącu. Co ja mam? Mógłbym siać rzepak.
Ale nie będę miał skoczonego. Jęczmień może skoczę. O, skosił jęczmień. I wejdzie mi przy miesiącu, to jęczmień jakbym skosił, to mógłbym zasiać rzepak. To by mi sporo dało. Soja. Soja ma później siew. Czy siać rzepak, czy siać soję. W kwietniu by była soja. Wszystko zarypać soją. Sogro wskoczy razem z jęczmieniem i wtedy poczekać, nie siać nic, tylko wpaść jeden sezon i opierdzielić wszystko w soi. No, jest to jakaś myśl. Jest to jakaś myśl, żeby wszystko zrobić w soi i tą soję sprzedać. No nie wiem. Ja potrzebuję tej rozbudowy tych zwierząt, więc jeden sezon potrzebuje naprawdę mega sojowy. I chyba tak zrobię, że... Po prostu zrobię następny sezon mega sojowy i ta soja pójdzie na pełnej. Inaczej sobie tego nie ogarnę, bo spłaciłbym wtedy kredyt sporo, albo po prostu bym zainwestował w nową gospodarkę i tam założył biny, jakąś większą hodowlę. Taki jest plan, że kocimy wszystko i następny sezon po mojemu, po prostu na dorobienie się, robię wszystko w soi. Nie wiem co będzie, nie mam zielonego pojęcia, ale ile tej soi da, ile ja na tym zarobię, co stracę, nie wiem. Ja po prostu chcę pójść na maksa w soję. Mam kombajn, brakuje mi ciągników. Zobaczymy, co też da. No, da mi ten sezon. Czyli to sogro, ten jęczmień i ten rzepak, który mam teraz. Ale dobra, co by nie dało, to tak wam powiem, że zrobię następny sezon cały sojowy. Wszystkie pola, dosłownie wszystkie, od A do Z zostaną zasiane sogro. I wtedy zobaczymy, co ja zarobię, czym dysponuję i co. Pojawi się w następnym miesiącu, czy tam w następnym roku. Także myślę, że spoko, trzeba takiego lekkiego nadużycia i pokazać właśnie, że dobra, idziemy na całego, bo idziemy, 2 miliony kredytu mam. Mam kombajn, mam sporo pól. No jestem ciekaw, kto wie, czy jeszcze w tym sezonie nie powiększę binów, tak, czyli totalnie zmienię swoje plany, no jak widzieliście już miód sprzedałem, po prostu żeby sprzedać, żeby była kasa. No coś tam jeszcze tych kasiory mam, oczywiście w możliwościach kredytowych, tak, bo to co tu wisi na koncie to jest słabizna.
Ale no, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zarabiać. Więc no, wykościmy tu do reszty. Wyraźnie wychodzi na to, że trzeba będzie wymienić siewnik, ten 3-metrowy, na kolejną stópkę albo jeszcze na coś większego, więc nie wiem. Dobra, te 28 ton wysypię. Jeszcze sobie sprawdzę tylko, kiedy jest cena na rzepak. W listopadzie. Lipiec. O, to jeszcze przed zimą sprzedam. Super. To jeszcze przed zimą sprzedam, więc nie ma tragedii. Pole 117 uważamy za skoszone. To było największe pole rzepaku. Teraz sobie złożymy kombajn. Pięknie, jedno z większych pól. Dobrze, ten wózek wyłapuje, to mi się podoba, że w miarę to wygląda. Stwórz pracę, przejedź pole 92, zacznij pracę. Dobra, mam nadzieję, że pojedziesz. Przez coś zablokowany, przez to, nie masz prawa być przez cokolwiek zablokowany. Wyrwał się. Stwórz pracę, przejedź, tak, i dojedź mi na gospę. Co oni tu tak na przełaj walą? No dobra, zobaczymy, co on tu pokaże. Suma summarum to ja mam tak 46 pole. 46 tam ma dojechać. 82, 85, 86 i 6 pieśni na tą chwilę.
I zaczynamy później z Sogrem i z Owsem. To pole 49, to mnie kurci. Kurci mnie, korci, 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 korci. Dobra, zobaczmy. Czy bank coś więcej mi dał? O, limicik już wzrósł, tak, pięknie. Do 3 milionów? Daj mi do 3,5 miliona. Ja chcę ten owiec. Daj mi 3,5 miliona, ja chcę owiec. Naprawdę, chcę 3,5 miliona. Daj mi owiec. Nie. 640 tysięcy tylko. Why, because? Dlaczego tylko 640 tysięcy? Dlaczego tylko 640 tysięcy? Ale dobra, no 640 tysięcy to lepiej jak nic, nie? To jest już jakaś bańka taka aerodynamiczna. Aero. Dobra, do 2 milionów zejdę. Dobra, do 2 milionów odszedłem. Przerwał pracę, tu coś, ta koparka mnie, kur... irytuje mnie tak potwornie! Co tu się odwala, to najstarsi górale nie wiedzą. No nie poczeka, nie, podjedzie pod sam ryj i po prostu chce być wyeliminowana. Dobra, 600 tysięcy to i tak jest dobrze. No ja pierdolę, o co tu chodzi? Co tu się odwala? Dla mnie to jest nieporozumienie momentami naprawdę... Czekajcie, gdzie ja mam jechać? Pole 90. 6. Tu. Gdzie ja jadę? Gdzie ja jestem w ogóle? Tam jestem. Dobra. Dla mnie to jest nieporozumienie momentami, bo trochę chore to dla mnie. Często mam nerwa, nie? Bo są kolizje, za duże kolizje są zrobione. Były mniejsze kolizje na pewnych tematach. A co jest na polu 106? 600 ziemnioki. Nie kupię pola, bo chcę już kupić pole, nie? Ale nie kupię pola. 600 tysięcy? Nie kupię pola. Prędzej kupię ciągów, ale nie kupię pola. Na razie z polem wystarczy. Chyba, że... Czekajcie. Zebrane. Trudno. Jeszcze jedno ciekawe pole jest. Kupię. Nie kupię tego pola. To pole w ogóle nie jest po mojej myśli. No ja pierpandzole. O co tu chodzi? Momentami naprawdę ja nie nadążam. Za tymi bugami, może to nie są bugi, tylko kolizje. Po prostu te kolizje są, za przeproszeniem, w chuj za duże. No, tak śmiem powiedzieć wprost, ale dobra. Wybaczcie za taki komentarz, bo mapa jest fajna, tylko jak widzicie, kurwiam się na pewne rzeczy, na które nie powinienem w ogóle się wkurwiać, ale się wkurwiam, bo co tu się kurwa odjebało?
siebane drzewo ma kolizję, kurwa, której nie powinno mieć. O co tu do chuja chodzi? Tu można spokojnie przejechać, ale nie, oczywiście coś musi odpierdolić. Mniejsza większość. Dobra, ten jest tu, ten jest tu, ten już dotarł na gospę. Więc ja to wysypię, co on ma na pleckach. Mam, że kuszą mnie kolejne pola. Zaraz sobie zrobię zakup, ale nie tego, co się spodziewałem. No ale dobra. Szypiemy. A wy mi dajcie sekundę, jak teraz jestem. Wybaczcie, że wymagało to cięcia aż, ale no cóż, pewnych rzeczy nie przewidzę. Dobra, wysypiemy rzepak. Dobra. Tu mamy połapane. Na razie oba ciągniki zostają na gospie. Zobaczymy. Mam szczerze, zobaczymy ile... Co tu się odwaliło? No kurde, jak mnie to wkurza momentami. No i na czym to się zbugowało? No po prostu... powiem wam, czasami... To mnie aż coś się robi. Naprawdę. Aż coś mi się robi, ale dobra. Bo tak naprawdę te chpasty, które nie powinny mieć kolizji, mają taką kolizję jak stodoła. A to, co powinno mieć kolizję, to jej nie ma. No i... I tyle. Dobra, ale mniejsza o detale. I tak. Mapa jest git, więc... No, a tutaj na pełnej... Zobaczymy ile... tego rzepaku uzyskam z pozostałych pól, bo to taki sezon niestety na rzepak. Bo z tą myślą był siany. Dobrze, że już mi bank uruchomił kolejną linię kredytową, no ale ja bym chciał trochę to sprzedać, nie sprzedać, tylko spłacić. To, że mam uruchomioną linię kredytową, dobrze. Zwierzęta mi nie umrą z głodu. A i może na pracę poszli, na jakiś ciągnik się trafi. Zobaczymy. Może jakieś pole, coś powiększymy. Zobaczymy, no mówię, to wszystko jest na spokojnie, nie ma co się wkurzać. Na razie na tą chwilę po prostu. Ogarnę to. To jest do ogarnięcia. Oj, nie mogę się doczekać. Już lipnie czmienia, to jest... Po prostu liczę tam na taki plon, że mega, nie?
No jęczmień i sogro, to najbardziej ten rzepak nie ma dla mnie takiego znaczenia, jak ma jęczmień i sogro. Ale dobrze, bo w listopadzie już mogę sprzedać rzepak. Czyli zaraz po żniwach będzie sprzedaż, więc super. Mam nadzieję, że coś na tym rzepaku zarobię. No swoje plany rozwojowe mam tu do pól. Zobaczymy. No najbardziej to by mnie, że tak powiem, rajcowało to pole największe za 1,5 miliona. Ale to do tego jeszcze trochę. Na razie muszę te mniejsze trochę poprzerabiać, żeby były bardziej atrakcyjne i większe. Ten kombajn, który mam, miał co robić na nich. Bo na razie, jak widzicie, wpadł na to pole i myślę, że zbiornik tu wydusi. Może ciut ponad, ale szału to pole nie robi. Dlatego mniejszego kombajnu było wyzwaniem i ta robota była bardziej jakoś tak widoczna na tą chwilę. Po prostu to jest... mało atrakcyjne, bo nie chcę tu psuć wszystkiego. Parę rzeczy oczywiście bym zmienił i je zmienię, ale nie wszystko. Część tych takich atrakcyjności, tych smaczków tej mapy zostawię. Mam nadzieję, że to docenicie i nie uznacie, że wszystko zmieniam i wszystko chcę mieć po swojemu. Ale no niestety niektóre rzeczy chcę mieć troszkę inaczej, ale tak jak mówię, liczę, że smaczki zostaną, że nie zmienię tej mapy tak totalnie. Dlatego nie mojej ocenie to zostawiam, tylko waszej, żebyście zobaczyli, czy faktycznie będzie to tak, jak powinno być, czy będzie to tylko gorzej. No bo oczywiście tak może być. Dobra, ja sobie tutaj uruchamiam kombajn i lecimy na pełnej. Dużo tego rzepaku nie ma, wbrew pozorom. Więc zobaczymy, no plon, nie wiem jaki będzie, życie pokaże. Na szał nie liczę. No zobaczmy, co my tu mamy. Papery, 96, 92 i 90, 86, 85. To pole bym kupił. Potem to pole też bym kupił. I tamto pole. I tej topoli jest tyle, że nie będzie czym palić w zimie. Także no, powiem wam, na razie spokojnie. Jak kupię pola, będą jakieś przebudowy, jakieś zmiany, no to zrobię je poza odcinkiem, ale pokażę wam, co zrobiłem. Żebyście nie byli zdziwieni. Że nagle coś wyrosło. Nie, wiadomo skąd.
plan mam co najmniej do dwóch pól. Ale tak co najmniej. Ale rozwojowo to mam pewne rzeczy dużo bardziej przemyślane. No dobra. Ale powiem wam, Johnny D robi robotę lepszą niż Kla, lepszą niż New Holland, ale jestem mega zadowolony z tego kombajn. No robi robotę niesamowitą. Oczywiście on się nacierpi, bo ja to bez przyczyny tego kombajnu nie wziąłem. Bo uznałem, że sporo wyzwań przed nim i jeszcze więcej mu dołożę. Więc na pewno nie omieszkam mu dołożyć paru prac dodatkowych. Myślę, że na następny sezon sporo zmian a propos pól się pojawi, bo chciałbym tu troszkę pomieszać. Może to już nawet zrobię, bo powiem wam tak. Ile ja tam miałem kasy? Czekajcie, X. 900 tysięcy to pole, ale ja nie to chciałem. 400 tysięcy to pole. To pole bym jeszcze kupił. 80. A że mega. Chciałem pole. To pole 55 też było w moich myślach. Z pszenicą. I mam dylemat. Mam. No nie wiem co zrobić. Za cholerę. Ale powiem wam, że zadecyduję zaraz o tym, to co jest na polu. A bo zaraz się okaże, że ja zrobię zupełnie co innego. 660 tysięcy. I teraz. Dobra, zobaczymy. Żyje się rad, nie? Sedam za pół darmo, ale bym miał takie pola, że potęga. Zaraz będę zmieniał kombajn, nie? Ale dobra. Ja muszę zobaczyć, ile pieniądzów mi da bank jeszcze. 540 tysięcy daje mi bank. $400,000 pole 89. Tam jest co? Sogra. I to pole bym kupił. Dobra, tak zrobię. To pole kupuję, teraz tak, to pole. Ups. Poszalałem. Poszalałem. O. Fuck. Ale poszalałem. Dobra. Swoje koncepcje mam, więc spoko. Sogro coś odda. Mam taką nadzieję, bo
jestem w czarnym punkcie, żeby nie było, nie jestem rasistą w żadnym, pod żadnym względem, tak, ale no, czarny punkt, tak to nazwijmy, do niego dotarłem. Ponad 2,5 miliona kredytów. Jestem w dupie. Bez obijania bawełny już, naprawdę. Kupiłem tyle pól, ja się nie obrobię, a ja miałem kupić ciągnik jeszcze pod radzenie. No. To kupiłem, na pewno. Ale dobra, sporo powinno być Sogro. I liczę, że to Sogro coś da i że za moment bank zwiększy kredyt na tyle, że jeszcze dokupię Bina 250 tysięcy i no, zmieszczę to wszystko, te wciśkie plony, no. Bo jak nie, to trzeba będzie coś wypierdzielać na glebę. Dobra, weźmiemy duży ciągnik. Znaczy duży ciągnik. No, weźmiemy Maseja, bo to największe przyczepy. Tu jeszcze przyczepę muszę dokupić, ale na tą chwilę po prostu obłęd. Prawie 26 miliona kredytu, ja pier... To ja się władowałem. Po prostu nieporozumienie. Tutaj te pola kupiłem. Po skoczeniu to poza odcinkami muszę to przerobić, nie? Czyli sobie roboty tylko dodałem. Więc wow. Po prostu w cholerę, nie? A... Szczerze? Nie wiem, kurwa, o co chodzi. Ja zrobiłem, nie? No musicie teraz leść. Ciągników nie ma, maszyn nie ma, moja pólna kupowa, jak głupi, kur... Dobra, no nakupował, bo trzeba było, a dobra. Żeby nie było, bo ja to taki jestem słaby w tym, dlatego patrzcie tutaj. Żeby nie było. Piseł, Jelonek, Giusz, Pomorska Mafia, Sharpie i Barney. Te ludziska brały w udział w tworzeniu tej mapy i do tego jeszcze jest kto? Oczywiście Venturio. Niego nie pomijajmy. Dlatego tutaj no naprawdę szapoba czapki z głów i mapa jest petarda. Wkurzacie mnie pewnymi rzeczami, które się spierniczyli, ale wiem, że już je poprawiacie, więc nie umniejszam, naprawdę sporo wysiłku i mapa jest petarda. Ale to, że się wkurzam, wybaczcie, no każdy ma prawo, a tym bardziej jak coś nie do końca komuś pasuje, tak? Wiem, rozumiem, dlatego wybaczcie, ale człowiek czasem ma takiego nerwa, taki dzień, że wszystko wkurza, nie? Jakby mnie nie interesowała ta mapa, albo naprawdę tak bardzo wkurzała, no to bym w nią nie grał, nie? Ale jak widzicie, no sporo w nią gram, więc mapka jest ekstra, tylko mówię, no czasem są te lepsze i gorsze dni, no. W każdym związku.
wykosimy rzepak, bo kupiłem jeszcze takie pola, pale nie mieści. Szkoda, że nie kupiłem pewnych pól szybciej, ale nie miałem zdolności kredytowej, bo tam był też rzepak. No ale dobra, mniejsza o to. Ja tu plan swój mam. Ja mam sporo roboty poza odcinkami, żeby to doprowadzić do ładu. Ale dobra. Ja nie chcę myśleć, co będzie, nie? To będzie po prostu no porozumane. Ale kolejne nowe pole. Sogro, ale kolejne nowe. No i mam nadzieję, że jedno stare się zmieni, bo pojawiły się dwa inne pola w tej okolicy. Mam nadzieję, że zgodnie z moją koncepcją jedno stare pole się zmieni tak, jak bym chciał. Ale to spokojnie. Musimy poczekać. Ja to muszę dopracować idealnie poza odcineczkiem i wtedy na odcinku wam pokażę, jak to pole ma wyglądać. Na razie lecimy z tym, co jest. Że z kombajnu jestem zadowolony, pól nakupowałem jak głupi. Teraz koniec z polami, chwilowo. Trzeba zagospodarować to, co jest, czyli następny sezon w soi. Bo taki będzie, będzie jednorazowy sezon, wszystko w soi. No i później zobaczymy, nie? Szczerze, nie wiem, co przede mną ten kredyt niesie, ale nie przypominam sobie dawno, jak mówię, do 3 milionów dojdę i 2,5 już chyba przekroczyłem. A ta barierka nieszczęsna, no ja pierdzielę. Dobra, jedziemy. Co patrz taką kolizję robi, no? Dobra, już wyjeżdżam, już będzie git. Te 1,5 miliona po lewej stronie mnie kusi na potęgę, nie? Jeszcze bym miał teraz, żeby ten nowy skosić, no to już by było całkiem, nie? Ale dobra. Jedno z ostatnich pól już zostało. No to dobrze, bo rzepak będzie tu i tam. Na tym polu i na polu jeszcze 91. Dobrze, to są moje pola, tu jest jakieś tam wapno, coś tam. Szkoda, że bez ten, tylko tu sogro trochę. Ale spoko,
Tu był rzepak, straciłem to na 91, no ale nie ma problemu. No to garnę. Może być, że... Muszę to przemyśleć, bo też czuję, że tu będzie na grubo. Z czasem, ale na razie... Powiem wam tak. 91, 90 i 92 na pewno będą połączone. Reszta? Nie wiem. Zobaczymy. Ale coś czuję, że będzie mi potrzebny bin kolejny, bo... Bo odnoszę wrażenie, że po prostu najzwyczajniej w świecie 100 gra będzie tyle, że bije mnie podłoga, nie? A jak połączę te pola, to mam nadzieję, że na pewno jak pada soja, jeden sezon i sporo się odkuje. Ale to tak po cichu ja sobie myślę. Dlatego inwestuję kasę w pola. Poza odcinkami będzie naprawdę sporo czasu. Będzie potrzeba, żebym ja sobie ogarniał te pola, ale jak ja sobie ogarnę, to uwierzcie mi, że naprawdę fenomenalnie soja wyjdzie w następnym sezonie, nie? Bo takie pola mam, że patrzcie na to. Osiemdziesiąt, 32, 30, 31, 72, 73 to zobaczymy, tak? 90, 91, 92. Tam kombinacje alpejskie, tam można coś pomieszać. Ja tam tak namieszam, że się zdziwicie, nie? Ale doszło pole 80, doszło pole 32, także tutaj temat na soję to jest po prostu petarda, nie? Ja wiem, że ja bym chciał to pole za 1,5 miliona, to naprzeciw gospy, nie? No ale cóż, jeszcze nie ta pora. Ale może sezon, dwa. Kupię, a co tam? No tu to wszystko muszę zrównać, pomyśleć nad tym zagajnikiem. Ale mam robotę. Coś na pewno na tych drzewach zarobię. Coś. Tylko pytanie co? Jaki zagajnik zostanie? To też tak nie jest, że do końca wszystko zlikwiduję. Choć tyle tych zagajników mam. Może tu zlikwiduję wszystko? Nie wiem, nie mam pojęcia. Tu jest w miarę równo, szału nie ma, więc może ten cały zagajnik zostanie zlikwidowany. Czyli tym samym tylko z tej strony by zostało. To też nie jest głupie. Kurde, bo to tak jest ten. No dobra, zobaczymy. Pomyślę, to zlikwiduję. Żeby nie było, że spoileruję. Że nie ma to tamto. Z tymi drzewami też się trochę nawalczę.
A co to jest tutaj? What the fuck? Co to za omijak? Trzeba to wykosić, nie ma tak. Ale szczerze powiem wam, no następny sezon już mnie czeka grubo. Kto wie, czy nie będę musiał. Chociaż soja dużo nie daje, to będę musiał jeden kombajn mi wystarczy wtedy. Ale no, powiem wam, że nie spodziewałem się, nie liczyłem w ogóle, że aż tak. Nie liczyłem, że aż tak sezon pójdzie. Że ja jeszcze tyle kupię, no. Ciekawe, czy mi starczy w ogóle, ale nie no, tutaj drzewa sprzedam. Na drzewach coś zarobię. W listopadzie sprzedam rzepak. A na wiosnę się w soi. Spoko, jeden sezon będzie taki mi to słabszy, ale rozwojowy, bo no wszystko będzie w soi, nie? Dobra, zobaczymy. Sogro dużo mam, więc to też pojawią się jakieś tam przeskoki. Pani koparka, przejedziemy bokiem, dobra. Sobie to tu wypnę. Tu sobie uruchomią. Spójrz pracę, przyjdź do... Wystarczy, że tu dojedziesz. No i dobra, mamy połapane. Jedziemy mi na pole, tutaj akurat. Zaraz wytniemy rzepaczek do końca. Żeby to z tym polem zrobić, zastanowimy się.
No do tego, że paku nie będzie, ale ile będzie, tyle będzie. Nie ma co ukrywać. Że to było tak zasiane, bo zasiane. Bardziej no to mówię teraz sogro i jęczmień na mnie robi wrażenie. Mój pracownik już przyjechał gdzieś tam. Skręca. Osupa nie przestawię, niestety nie ma na to opcji. Te dwa pola też by pasowało dokupić, ale już nie mam kasy. Może jak sprzedam coś, żeby to powiększyć, no bo to by już coś tam mi dało, ale na spokojnie, no stres. Nie ma się co ścierać. Tu mamy 10 ton, więc może jeszcze jeden zestaw nazbieram. Na szybkości 50 ton rzepaku już jest, więc 30 jeszcze, żeby z 80 było. Raczej wątpię, ale może. Można nóż widelec. Rzepaczek będzie w tym odcinku wykoczony. Tutaj koncepcję co do tego pola powiększania też mam jak do każdego innego. Więc spokojnie czekamy, a zakończą się zbiory. Mam nadzieję, że kończą się na tyle, że będzie można na wszystkim soję pierdyknąć. No jeden sezon nie był na plecy, ale tym jednym sezonem sojowym wszystko ogarnę i sporo powinno tej soi dać. Zobaczymy jeszcze co będzie po sprzedaży, bo na pewno idę w zakup pól, jak najwięcej pól, żeby obciąć wszystko soją, wszystko zarobić, przede wszystkim zgarnąć 1,5 miliona i pole za 1,5 miliona, nie? Już ponad 2 miliony mam kredytu. Ale nie odpuszcza mi to twardo. Chcę spłacić i chcę jeszcze więcej zarobić, nie?
Sporo niespodzianek ci padło. Ile zakupów, ile pól. Oj, będzie się działo na następny sezon. Będzie się działo. Nie spodziewacie się nawet, nie? Takie jedne duże żniwa soi będą. Ale reszta ciągników, sprzętów też trzeba, nie? Więc zobaczymy, jak to będzie. No, na pewno sezon będzie wyglądał dość grubo. Sporo większych pól, które kupiłem, które wymagają pracy, nie? Te mniejsze też, ale no... Kasa, kasa i jeszcze raz kasa, nie? Teraz to wezmę. No i na grubo będziemy wysypiemy tą resztę rzepaku. Zobaczymy, ile rzepaku już zebrałem. Zostaje co gro i jęczmień do zebrania. W kwietniu soje siać, nie?
Zostaje mi na kwiecień siać soję. No zobaczymy. Siedem ton mam rzepaku. Wynik nawet nie najgorszy. Daję radę. Więc jest spoko, więc tak myślę sobie, że... na tą chwilę... po prostu zakończymy. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Pamiętajcie, łapka w górę, subik. Nie zapominajcie o dzwoneczku. I zapraszam na kolejne spotkanie. Trzymajcie się. Cześć.